opowiem wam o cudzie wczorajszego dnia. Kazałem, nagle zmieniłem wytyczne wczoraj, mówię, przynieście mi najpiękniejsze ornat Matki Bożej, koronacyjny. Co nie mogę trzymać, jak jest, mam co, dziękuję za rekolekcję, efekt jaki jest? Przychodzi do mnie po nabożeństwie ofiarodawca, mówi, przesiędza, jak zobaczyłam ten ornat, tak piękny, daję 3000 na kolejny. Więc ja już mam zamówione dwa zielone, będę wysyłał, mam 11 ornatów, dwa zielone i jeszcze Matka Boża róża mistyczna, więc będzie mam 14 ornatów. I jeśli wykonawca mi zagwarantuje, że będzie co miesiąc ornat, to ja powiedziałem, też pieniądze będą. Jak co pół roku, to troszkę umrze, o tej mam. I mam już gwarancję co dwa miesiące. Przyjemy te ornaty, skrzypce, mamy tylko jeden ładny brozowy, no zielony, no to wypada przynajmniej dwa, bo tych niedziel dużo jest, zrobimy trzy. Więc ja tylko wymyślam i podaję Panu Bogu. Jeśli chcesz mieć ładne, Panie Boże, ornaty, no to Szymona z Cyreny musisz znaleźć. I powiedziałem już, nie biorę ornatu za 1500 czy 1000, no to jest za 3000 królewskie. Najpiękniejsze, jakie mogą wyratować. Więc podaję, jak to Bóg działa. Na krwi najdroższe mnie, Panie Jezu, ja Ci ogłoszę się ogłoszenie, że potrzeba ornatu o krwi, bo jak mam mieć drugi piątek msze wotywne, no to wypada mieć ornat firmowy. I zapomniałem Ci ogłosić, później się sztucham się, ale się spujara. Ten ludzi miałbyś ornat. A Twój Pan Jezus, to nie od Ciebie natanek zależy. Po mszy świętej ktoś przychodzi i mówi mi tak, ma tu 3000 na ornat, a ja policzę, uszło. Panie Boże, nieprawdopodobne. Jeszcze mi mówią, na ornat krwi Najświętsza. Nieprawdopodobne, nie mówcie mi nic, bo mnie Bóg zastydza. Nie, że ja coś wymyślę, może zastydza mnie, nie rozumiecie? Myślałem, że jak ja ogłoszę, to ja dostanę. Jak powiecie tu, to ja załatwię dzieci. No. Panu, dał amnezję i pokazał się Pietruś. Pietruś, poza prygną, co ty masz więcej sobie? No i do ornat. I mam już dwa na kolejne.